Jakim słowem można podsumować wydarzenie, na którym ponad setka młodych osób zgromadziła się, by wspólnie razem spotkać się z żywym Bogiem? Siema, byłem pierwszy raz na Opoce. Myślę, że wrócę tam na pewno. Dla mnie wyjątkowe było uwielbienie. Bardzo to przeżyłem, kiedy właśnie tak wiele różnych osób, być może z różnych miejsc, z różnym postrzeganiem, z różnym duchowym wzrostem, spotkało się, by we wspólnym celu, by wspólnie uwielbić żywego Boga. Tematem było wybrane, kształtowane, posłane. Tak jak widzicie, drzewa za mną, jestem w lesie. Każde jest inne, ale każde jest przez Boga ukształtowane i każde ma własną funkcję, własne przeznaczenie. Tak samo i my jesteśmy przez Niego kształtowani przez całe nasze życie w zasadzie. I każdy jest powołany do czegoś innego. Bóg nas posyła i tak naprawdę nie musisz być idealny, żeby dla Niego służyć. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i nawet w prostocie serca możesz przyjść do Niego i spędzić tak dobry czas, jak ja na Opoce. Jednym z mówców był pastor Dawid Niemiec, który opowiedział taką historię swojego życia, swojego powołania, że głowa mała. Wiele osób patrzyło tak, słuchało, po prostu nie dowierzało, że Bóg może czynić tak niesamowite rzeczy. Słowo było niezwykle zachęcające, inspirujące i wiele osób potrzebowało usłyszeć to słowo, potrzebowało usłyszeć o tym, że są wybrani, że są ukochani, że są powołani, że Bóg ma dla nich plan i że tylko On jest szczęściem dla ich życia. Kiedy my odkryjemy, jaki jest cel dla mojego życia, moje życie nabiera sens. Tak wielu z nas jest, którzy próbują założyć czyjeś buty, gdzie Bóg ma idealny rozmiar buta dla każdego z nas. Tylko jedyne co, musimy stworzyć przestrzeń w naszym życiu, gdzie Bóg będzie nam mógł objawiać rzeczy. Jakie marzenie wlewa Bóg w twoje życie? Czy w ogóle miałeś taką przestrzeń, żeby w ogóle stanąć w miejscu i powiedzieć, Boże, ja nawet nie wiedziałem, że są Twoje marzenia, ja myślałem, że są moje marzenia i po prostu ja Ciebie zaproszę do tego, żebyś Ty mi pomógł. My często myślimy, że Boże marzenia to jest, wiecie, okej, uwielbienie, kaznodzieja, szkółka, cokolwiek takiego, ale wiecie, Bóg jest ponad Kościół. Życie z Bogiem to w głównej mierze polega na życiu poza Kościołem z Bogiem niż tylko w niedzielę. Dzisiaj największa walka jest o to,
co jest atrakcyjne dla Ciebie. My żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych, gdzie nie możemy marnować czasu, ale jest pewna droga. Droga, gdzie możesz nieść przemianę do świata, do swoich znajomych, do miejsc, w których jesteś. Możesz być tym, który wywiera wpływ na otoczenie wokół Ciebie. Najbardziej Bóg dotykał mojego serca, kiedy widziałam, ilu z nas wychodzi na środek. No i wiesz, to też nie były 2-3 osoby, to był tłum po prostu, nie? I to był piękny widok, że młody Kościół ma taki po prostu pragnienie tego działania. Może dzisiaj jesteś w miejscu, że myślisz sobie, nie ma szans. Kto? Ja? Nie, przecież to jest tak wielkie. A ja wierzę w to, że kiedy Bóg wkłada marzenia w nasze serca, kiedy Bóg wkłada Jego marzenia, nasze życie się zmienia. Wiecie, i kiedy my tylko damy 100% w to, co Bóg wkłada w nasze serca, nasze życia będą przemienione. Czyż to nie jest niesamowite, że nasze życie może mieć sens? Że to jest coś więcej niż tylko, wiecie, zwykłe życie?